Oto dokładnie jak wyglądała wersja Minecraft Survival Test 0.24, Survival Test 0.3. Pierwsza rzecz jest taka, że pod klawiszem B mamy tabliczki do wyrzucania. Druga rzecz jest taka, że mamy inaczej ułożoną rękę, która nie do końca mi się podobała, ale pewnie niektórym się podoba. Trzecia rzecz jest taka, że creepery zamiast wybuchać biją, a wybuchają dopiero po śmierci. Natomiast szkielety nie strzelają strzałami, tylko też biją tak jak creepery na tej wersji. Następna rzecz, jaką zaraz wam pokażę, to jest to, że świnka na tej wersji Survival Testu nie wyrzuca nic, ale na następnej wersji Survival Testu, a tak naprawdę jeszcze na następnej, na 0.27, wyrzuca już coś, a mianowicie grzybki, które można jeść. Nie wiem jak 0.25, muszę sprawdzić, szczerze mówiąc. No i następna rzecz to jest taka, że widzicie, dirt czy inne przedmioty będą wyglądały nieco inaczej. Jeszcze jedno. Bloki mają inny drop. Jak widzicie, drewno akurat nie daje pni, tylko daje deski. I niekoniecznie wypadały 4. Na pewno mogły wypaść też 3 albo 5. Jest jeszcze jedna rzecz, jaką należy pokazać, jeśli chodzi o świat. Też związana z blokami, a mianowicie, jeżeli znaleźliśmy jakąś rudę, mogliśmy ją wykopać, prawda? Ale po wykopaniu ruda żelaza, ruda złota czy ruda węgla dawały nam po prostu rudę. A dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ ruda węgla też dawała rudę. Natomiast na wersji 0.27 rudę złota i rudę żelaza dawały nam już nieco co innego. O, jak widzicie, stone nie dawał tutaj też kobla, tylko dawał od razu stone. A ruda złota wyglądała nieco inaczej, bardziej jakby seledynowa była. Jeszcze jedna rzecz, o której zapewne wiecie, piasek spada natychmiastowo. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj powiem, taka, że generowało się światy inaczej. Był mały, był normalny, był duży, mały, jest taki malutki, że to chyba tylko z 500 bloków nawet mogło być, albo 250. Normal to mogło być 500 raczej, a huge to chyba było 1000, jak mi się wydaje, ale mogę sprawdzić. No, ale tak mniej więcej by to wyglądało na oko, że to taki rozmiar świata jest. No i tak, pokażę wam jeszcze, co się stanie, jak się zginie i my już się będziemy żegnać, tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i udostępniajcie linki, jeśli się podobało. Cześć!